13 dzień marca 2016, Liga Halowa zakończona, no po bojach takich, że jak zwykle z ostatnim gwizdkiem, tak, poznaliśmy ostatnią tajemnicę i tak można powiedzieć, że spodziewaliśmy się któryś sezon z kolei wydarzeń w pierwszej lidze do końca i tak było, tak, ten mecz ułożył tabelę do końca. Tak, dokładnie, tutaj spotkanie pomiędzy drużynami United i Serwis EQ decydował ostatecznie, jak wygląda kształt podium na pierwszoligowym biegunie. Serwis wygrało, wyprzedziło o punkt dzięki zwycięstwu DPD i to tej drużynie przypadł tytuł wicemistrzowski. Natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna DPD, United. Poza podium. Poza podium. Mistrzem, jak przypomnę, została drużyna Goals Plus. Serwis EQ debiutant, ale bardzo fajny zespół, naprawdę się go ogląda i towarzysko, że tak powiem, bardzo dla oka miło i sportowo też bardzo wysoki poziom. Tak, tutaj widać w tej drużynie po prostu atmosferę przede wszystkim. Wynik jest też ważną rzeczą, natomiast tutaj chłopacy spotykają się, grają nawet dobrze w piłkę, jak to widać. Tutaj Maciej Masaro, czy Maciej Paterek, czy Bartek Mamet w bramce, to są zawodnicy kiedyś, którzy grają, a może już kiedyś też grali w piłkę i nieprzypadkowo tutaj to miejsce drugie, myślę, że to też jest dużym sukcesem tego zespołu, a mówię, no atmosfera jest jedno, a za tym idzie wynik i to dzisiaj właśnie też widzieliśmy, mimo osłabienia, ponieważ część zawodników z tej drużyny gra w Tarnowie, Tarnowa Podgórne, dzisiaj mieli mecz, ale zdołali stanąć na wyżynach i pokonali drużynę United. Ekstraliga też wczoraj się wyjaśniła do końca. Wiadomo, że Auta już wcześniej zapewniły sobie tytuł. Słynne Piece na miejscu drugim po wygraniu, ograniu Kantora. Czy tak wygląda trójka? Auta, Piec, Kantor. Kantor Poker. Czyli sensacji nie ma. Sensacji nie ma. Czołówka, która, to znaczy może tutaj drużyna Kantor poprawiła się, aczkolwiek jak wiemy na jesień na boisku otwartym im tak nie wyszło, natomiast tutaj w hali zajęli trzecie miejsce na podium. Drużyna LPiec, stare ale jara, powiedzmy szczerze, konsekwentnie gra swoje i to zawsze daje efekty i poniżej jakiegoś minimum nie schodzi zespół i a tym samym znowu wicemistrzostwo, no i myślę, że Auta poza zasięgiem w tej chwili, to jest zespół w tej chwili tak mocny, że... Mistrz Poznania, tak można powiedzieć. Mistrz Poznania, można powiedzieć, bo myślę, że nie jedna drużyna amatorska, czy troszeczkę tam wspomagana z zawodnikami z klubów też miałaby problemy z pokonaniem drużyny Aut, także Auta jak najbardziej zasłużenie i myślę, że w godne ręce dostał się tytuł. Serwis EQ to najlepszy debiutant, czy byli tacy, którzy zadebiutowali w drugiej lidze i też od razu z sukcesem w pierwszej trójce? Nie, drużyna Serwis EQ to tutaj można powiedzieć, że jest największym objawieniem, najjaśniejszym punktem tych zmagań halowych. Bardzo dobrze też szło drużynie DPD, która przez większość rundy zimowej była liderem, no niestety przyszedł kryzys, 4 czy 5 porażek pod rząd spowodowały, że drużyna wylądowała na trzecim miejscu. Goals swoją konsekwentnością walczył do końca, mimo pierwszego meczu, który przegrał z Majartem w pierwszej kolejce, walczył do końca i też za tą wytrwałość, za równą formę przede wszystkim drużynie Goals się należą duże brawa i też dlatego ta drużyna wygrała zmagania w pierwszej lidze. Natomiast w drugiej lidze Porsche Inter Auto Polska, za nimi Filuś Team, bardzo ciekawa dwójka ekip, która naprawdę przewyższała pozostałe drużyny moim zdaniem swoimi umiejętnościami, wyrównanym składem i konsekwencją gry. Tacy sobie prześwity, trzecie miejsce, zespół, który ma bardzo duże możliwości, natomiast nie zawsze skład był ten, co miał być i to też się odbiło na wynikach, ale trzecie miejsce myślę, że też sporym sukcesem tego zespołu. Także gratulacje. Gratulacje. Patryk Schulz obronił króla, czy się nie udało? Bo wiem, że do ostatnich kolejek go, czy będzie, że trzeba jeszcze policzyć to? Nie, tutaj kwestia króla Szczecu była rozwinięta przed rundzie zasadniczej. Także Patryk Schulz tutaj tak obronił po prostu, nie miało to znaczenia tych faz play-off, powiedzmy szczerze, że
byłoby to troszeczkę niesprawiedliwe, ponieważ Patryk ma cięższe mecze by miał, natomiast ktoś z dalszych, od miejsc 6-10 mógł też strzelić bardzo dużo bramek i wyprzedzić, także to nie tędy droga, a to jak już kiedyś tam chyba, o ile się mylę, 2 sezony temu czy 3 sezony temu wprowadziłem, że jak są faza play-off, to Króla Strzelców rozwijamy do momentu rozegrania rundy zasadniczej. W innych ligach, w Ekstraklasie najlepszym strzelcem został Jakub Smura, natomiast w pierwszej lidze stary jak wino, dobry jak wino, przepraszam, Darek Cielecki. Im starszy, tym lepszy. Darek Cielecki, świetny sezon Darka, znowu pokazał swoje umiejętności, swoją klasę i jak najbardziej zasłużenie ten tytuł zdobył.